Dzwoneczko, dzień dobry, witam wszystkich. Kolejny vlog siewu, tym razem znowu na tym samym polu. Ja pierniczę. Trochę mam ciasno w kabinie, więc muszę wyrzucić sobie worek, więc wyjdziecie ze mną na dwór, jeśli chcecie, chociaż nie macie wyjścia dużego. Około 50 kilo, nie wiem, może 45, coś takiego te worki mają. Kurna, zestaw nierozłączny, czyli fęt, agregat i siewnik, wszystkim dobrze znany. Kurde macz, jest to wiaderko. Teraz możemy zacząć jazdę. Jazdy. Więc tak. Co siejemy? Mieszankę. Siejemy. Dziury. Bo miałem po pługu przyjechać i stależować te rogi wszystkie poprzeczniaki. Ale jakoś mi nie doszło i tak wyszło, że muszę to agregatem powoli jakoś przejechać, trochę się namęczyć, ale damy radę. Ogólnie chciałem zapytać, a czy nie zapytać, tylko powiedzieć, jeśli chodzi o dodawanie filmów, to nie planuję na przykład w każdy czwartek, albo w każdą środę, albo sobotę, bo to jest nieprzewidziane tak naprawdę. Czasem może się film, będę się starał tak co 3 dni, jak będzie jakaś tam oporowa akcja, ale tak to liczę na jakieś też z waszej strony zrozumienie, że nie zawsze teraz jest tak ostatnia akcja się, ok? Bo teraz jedynie co, to może będzie wukowanie łąk, znów. A później będzie taki trochę przestój, wiadomo. Do Sianokosów tu trochę daleko, jak około 2 miesiące, no nie całe. Zależy od roku, bo w tym roku tak się wydaje, że może być trochę prędzej, bo jednak jest. Już jest jakaś trawka, gdzie kiedyś to w tym czasie to nie było nic. A tak wypuszczę sobie bydło na łąki, to widzę, że coś tam już pogryzają tej trawy. I chciałem to powiedzieć, żeby nie było, że później gdzie są filmy, czemu nie nagrywam albo coś. Będę nagrywać, tylko po prostu nie zawsze będą filmy na czas, tak powiem. Bo właśnie są dwa filmy terowe teraz na kanale. Tam dość fajnie je przyjmujecie, jeśli chodzi o komentarze, cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo, że się tak fajnie przyjęły i wszystko. Ale właśnie teraz może się tak trochę tego wrzucę, nie wiem, może czwartek albo około soboty. Niech też jest jakiś trochę przestój, a nie, że ciągle będę wrzucać, a przy końcu nie będzie nic, nie? O to też nie chodzi. Tam wiedziałem, żeby przyjechać to zrobić, bo to tak nierówno się teraz, że nie chodzi o to, że teraz jeżdżę, ale agregat też tego tak nie, może poprzeczniak ten trzeci będzie tak wolny, na wolnym biegu pojadę, to trochę go wyrównam, ale no nie jest to płyta super, wiadomo, fuch zarzuca później, jak się jedzie w poprzek więcej i tak się skacze tym traktorem. Fajnie, żeście ogólnie przyjęli te filmy tak zajebiście w kontekście i w ogóle, że podoba wam się, że jednak wróciłem coś tam nagrywać dla was, tak pośmiać się trochę, powygłupiać, ale z pełną powagą, bez żadnych żartów. Chciałem dzisiaj ogólnie od
6, jest 9. Przeszłość tam w silniku mam, to nie jest tak źle. A co ja? Aha, no i właśnie jeździł ze mną taki młodszy kolega. Zawsze ze mną jeździ na takim jednym polu. I powiedział, no Krzysiek, kurde, ale ten silnik to byś mógł trochę odmalować. I tak myślałem idealnie o tym samym, zanim on mi to powiedział, nie? Tak patrzę na ten silnik, taki jakiś, no nie fajny już, wiadomo. Jest takie powiedzenie, że widokiem był. Czymś fajnym się człowiek nie naje, wiadomo, ale jak już mam sprawdzony sprzęt, który użytkuję już kilka lat, to można poświęcić jakiś, no w tydzień to tak super tego nie zrobisz. Kilka, no dobry miesiąc poświęcić i trochę go odmalować. Na nowe naklejki, z Amazonę pokupować, takie sprawy. No wydatek, ale to tam jest w porównaniu jak to ma się prezentować, inaczej trochę jak... Później ma być jeszcze FED odpicowany, wiadomo, no jak mówiłem, to nie będzie w tym roku, to już teraz to zateguję, że to nie będzie w tym roku na pewno, nie? Bo za niedługo zaczynają się właśnie łąki, później będzie ciągle przy presie stał, to nie ma ani mowy. A tak jest czas dobry na postawić go na warsztat około, nie wiem, luty, w połowie lutego, nawet w styczniu. Chyba, że mi się uda wszystko, to poza siewie gdzieś zimowym, to ewentualnie można, bo to jeszcze będzie ciepło, to tak październik myślę, bo tak zawsze siałem 10 października, tak końcówka zawsze była, to 10 października był tam ostatki, to tak by się dać za niego, to może bym go jeszcze skończył w tym roku, ale to... fajnie gada, a jak to wszystko później zaczyna się rozbierać i czyścić i wyskakują nowe rzeczy, że się planuje zrobić tylko tam załóżmy kabinę, a tu przyjdzie ramka, bo ramka też nie jest za super, w niektórych klacach tu jest dziura, no wiadomo, traktor nie jest 10-letni ani 20-letni, tylko już swoje latka ma. 87 jak się nie mylę. Prawie 40 lat. Albo 88. Teraz nie wiem, ale wiadomo, jest starszy niż te wszystkie, ale czołg niesamowity i na pewno go zrobię, bo tego tak chcę, wiem jak działa, wiem jak chodzi. Zepsuć się zepsuje nieraz, zdarzy się takie niby małe pierdółki, a jednak i tak różnie bywa raz. Dzisiaj pojedzie, jutro coś się może stać, uszczelka czy cokolwiek. Na to rady nie ma niestety. Takie to jest z tymi szczepami. Sprzętami jest szczepami. Ale czemu daje radę, bez napędu śmigam. W sumie to są piaski, to po co mu tam napęd jest tak naprawdę. I co, no na pewno jak już będę się za niego brał, to szyby wszystkie wychodzą z uszczelek, to nie będzie nic. Też wszystkie, kurde, pokrowce, nie pokrowce, te na błotniki, to wszystko będzie nowe. Co jeszcze? Aha, podsufitka, to jak już mówiłem, też będzie nowa, no. A to jest sama kabina, a gdzie reszta, żeby jeszcze koła pościągać już nawet, może nie opony, bo tam w środku właśnie nic nie będzie działo, po prostu ściągnąć je, żeby tam to okleić, felgi na nowo malować, piasty, wszystko ogólnie, co silnik będę malował, tego nie wiem, ale z grubsza te profile, co idą przy silniku, bo silnika nie będę ani dotykał. Bo to jest szkoda, to jest farba ok, a to i tak jest wszystko zasłonięte, nie?
Czy błotniki dam? Nie wiem, bo jednak się prezentuje tak groźnie bez tych błotników. Takiej czapy ani nic, że właśnie jeżdżę, żeby miało być wszystko oklapane. No wiadomo, tu to jest wszystko przez to, że nie ma błotników, ale bo to są myjki, karhery, nie karhery i się to wszystko da doprowadzić do ładu. Więc to tyle opędziem. A silnik to tam bez sumie baja, bo zasieję sobie dzisiaj i mam to problemy i sobie mogę tam pucować, nie pucować, malować. Tylko najgorsze te wszystkie łapki, bo to wszystko jest pomarańczowe, trzeba było odkręcać, żeby to osobno pomalować, rama, cały ten zbiornik. Oj, ja pierdolę. Się wszystko super gada, ale jak się to ma robić, to dajcie spokój. Nie powiem, dwa zrobiłem. Rozrzutnik, ten jeden traktor, którego jeszcze wam nie pokazałem, ale jest zrobiony. Będziecie chcieli, będzie tam coś zgłoszenie w komentarzach, że chcecie go zobaczyć, to nie ma problemu. Nagram krótki filmik, pokażę wam, wstawię wam zdjęcia, jak był robiony, jak wyglądał. I tak się możemy dogadać. Jeśli będzie duże zainteresowanie na tym kanale oczywiście. Jeśli ten powrót to jest taki wielki, to też się bardzo cieszę. I duś się. Kto te bruzdy tu robił? A no ja. Yo. Ja bym. Zwoda mi powinna starczyć, bo to w sumie mały kawałek, jeszcze no tamten. I po problemie, więc tak źle zaś znowu nie ma. Głowica, uszczelka pod głowicą wybuchała. Tu mechanika stoi. Jeden Perkins. W sumie ciężko bajek wchodzi. Więc też albo jest łożysko zatarte, albo bo ustawiałem łapki na sprzęgle i jest super. Znaczy no, ustawienie jest ok, ale dalej przy obciążeniu, przy rurtniku normalnie sprzęgło nie do końca już opiera się o blachę, a tego wałka nie idzie wrzucić. No pytanie albo, bo na miarce jest mniej oleju było, bo jak ojciec ostatnio jechał wykiprować przyczepę z obornikiem, to był jakoś ślał, dziwnie się zagiął i wyrwał się z tłoka i trochę oleju wyleciało, ale czy by to zaraz by była tego przyczyna, zaraz by się miało łożysko nie zatarło. No a jeśli by się zatarło, to znaczy jeśli się zatarło i jak dolejemy oleju i to nie będzie dalej działać, to mogę nagrać jak się rozbiera C360 3P. Oczywiście rozebrać, a później poskładać trochę ciężej, ale jak się wszystko poodkłada na miejsce, jak z puzzlami, to trochę trzeba pomyśleć i jest remont zrobiony. Piszecie fajnie w komentarzu, że król wrócił na YouTube'a. Co się dzieje, co ten? Jaki król? Ja żaden król nie jestem. Jestem zwykłym człowiekiem, przestańcie mnie tu obrażać. Król, król to jest ten? A to? No. Nie, że lekki, tylko że siewnik ciężki. Do tego załadowany, jakieś 100 kila albo ponad. To jest trochę. Po 150 tam chodzi, coś takiego. Ja nigdy nie mierzyłem, nie sprawdzałem tego. Nic no, aż sobie to sieje resztę. Zadawajcie jakieś głupie pytania, co nie będziemy więcej gadać i nagrywać dłużej. I tak przy tym zostaniemy, nie? Może coś z tego wyniknie z tego kanału dobrego. Nic, trzymajcie się. Dzięki, żeście obejrzeli film. Zachęcam do
subskrypcji, że miał większy zasięg kanału. Dziękuję, cześć.